Witam gorąco wszystkich, ja jestem Darius i zapraszam na kolejny daily vlog ze Szpakowa. A więc co, no wczorajszy dzień był dość owocny, udało się zrobić kontrakt dziś i akcję z gaszeniem śmietnika. Dzisiaj w sumie teraz mogę już włączyć również powiadomienia, rozpocznę dyżur. A jak dyżur, to w międzyczasie sobie tutaj będę dubał na własnej działeczce. No, dzisiaj tutaj porobimy. A ten. To jeszcze z wczoraj ten kultywator mi został, muszę go zrzucić. Także zostawię go sobie tutaj. A nie wiem, czy ja to wjadę. Zaraz, może z tej strony wjadę. Jest dość szeroki. Tamte są wąskie sprzęty, to łatwo weszły. Wjechał. Udało się. Wjechałem. Dobra, także tu sobie zostawię kolejny sprzęcior. Akurat te sprzęty nie są duże, to tutaj mogą sobie leżeć. Ale nie wiem jak z prasą, bo prasa będzie dużo większa, jak i również przyczepa jest dużo większa, więc tutaj może być już problem, żeby to tam schować. Szczególnie, że przyczepa potrzebuje większego promienia skrętu i manewru i tam nie ma tego miejsca. Dobra, teraz pędzimy na sklep po sprzęcior. No już się jesień zbliża, już drugi dzień września mamy, druga połowa września. I tak się właśnie zastanawiam, chodzi mi po głowie, żeby jakieś pastwisko sobie kupić, może zwierzęta zacząć pierwsze hodować, czy uprawy pierwsze hodować, nie wiem, ciężko mi jest podjąć decyzję obecnie. Przydałoby się wziąć, podjechać i się zorientować, jakie są ceny w ogóle pastwisk tutaj. Żeby można było, które są do sprzedania, a które można kupić za dobrą cenę. O, już myślałem, że nie podjadę. Dobra, udało się. Już założę się, dużo tych bel nie nałożę na to. Myślę, że na początek spróbuję z jedną warstwą tych beli, a później zobaczymy jak dalej będzie, bo nie wiem na ile jest w stanie ten ciągnik, hej, uciągnąć ciężar. A z tego co patrzyłem, to do najbliższego skupu jest kawałek. No. Bo trzeba się udać do skupu Darka. A, no, to trochę jest, bo to jest prawie po drugiej stronie mapy. Wioski, mapy. Więc trochę będzie to trwało, zanim tam dojadę tym sprzętem. Dobra. Aha. Pali się kosz na śmieci znowu. Co z tymi koszami na śmieci? Akurat przyjechałem, żeby sobie tu już zacząć pracę. Dobra, no nic. Służba, nie drużba. Dobra, lecimy się przebrać. Jedziemy na ten pożar. Zaraz. Tu. Tu. Dobra. Odpalamy motor. Jedziemy. Mam nadzieję, że tym razem ten kosz na śmieci nie będzie jakiś taki z jakimiś odpadami, co ostatnio, że się długo paliło i ciężko było zgasić. Że to jakoś dzisiaj będzie w miarę ok. Zastanawiam się, czy by na rynzie szafy nie postawić. A w sumie z drugiej strony przynajmniej widać, że coś się dzieje. Ludzie, którzy mnie widzą, to od razu będą wiedzieć, że za chwilę będzie głośno. Mm-hmm.
Ciekawe, gdzie teraz się pali. Więc dymu nie widać na razie. Nie mam pojęcia, gdzie to w ogóle jest. Dobra, włączamy sygnał. Dobra, kurczę, mogliby kupić jakiś krajowy ten dźwięk, bo ten to jest jakiś, nie wiem, trzeba go ręcznie włączać i włączać, jakby nie mógł trzech zrobić i... O, tam gdzieś się pali, dobra, no to pędzimy to. No, sygnał. Ty, to udarka się pali. Tam właśnie jest skup. Jerona. Nie wiedziałem. A ja mu tam chcę dzisiaj trawę przywieźć do sprzedania. Chyba, że to trochę dalej niż udarka. Dobra, skręcimy, to zobaczymy. A nie, to jest dalej. Dobra, jedziemy. Chyba w skupie się pali tym razem. Pędzimy do skupu takim układzie. W młynie pożar. Na to wygląda. Myślałem na początku, że udarka, a udarka nie. Udarka jest w porządku, cieszę się. To jedziemy do młyna. O, zabawka, muszę przyjechać tu później. Oczy chodzą naokoło. Naokoło. Nie ma, że pożar czy nie pożar. Czemu brama zamknięta? Dzwonią na straż, bramy nie otwierają. To jest grane, ale się fajda. Dobra, już przyjechałem. Lejemy wodę teraz. Kurde, rebele. Podobny kosz. Co oni do tych koszy tutaj wkładają? Trzeba chłodzić najpierw kosz. A później będziemy gasić. Chyba tak na to. Chyba w ten sposób się robi, nie wiem. Intuicyjnie. Jest ogień, jest woda. To działa. Żeby tylko to w miarę szybko ugasić. A jak mi wody braknie? Co tu jest w tym koszu? Pali się i się pali. Teraz zapewne. Już trochę mniej. No, szybciej, gaś się. Ile tej wody idzie znowu? Mają niebezpieczne te kosze, powiem wam szczerze. Się co mi chce ugasić, no. No już mniej, już więcej dymu jest. Jest dobrze.
Jest dobrze. Mamy to. Jeszcze trochę. Kurde, ale końcówka się szukuje. Jest. Dobra. Udało się. Dobra, robota załatwiona, można wracać. Panowie, uważajcie jak palicie. Pety do popielniczki, nie do kosza. Dobra, jedziemy. Już możemy wracać spokojnie. Po drodze zgarniemy jeszcze zabawkę. Znalezioną, nie kradzioną. Zaraz, jak już tu jestem, to może tu posprawdzamy. Pod pretekstem, że tutaj kontrolę jeszcze przeprowadzimy. Zaraz tutaj. Światło włączymy, żeby nie było. I przeprowadzimy jeszcze inspekcję szybko. Przepraszam bardzo, ale tu teraz jeszcze inspekcja jest. To jest było podejrzane. To trzeba sprawdzić, czy tu więcej niebezpieczeństwa nie ma. Dobra, w międzyczasie sprawdzamy, czy są jakieś zabawki, czy jakichś żetonów tutaj nie ma. No, wygląda na razie ok. Cześć, cześć, cześć. Są jakieś kartony. Te kartony tu proszę posprzątać. To też może wywołać pożar. Jejku, ludzie, ogarnijcie się. Dobra, jeszcze jakieś tutaj zakamarki posprawdzać. Nic nie widać. Mogliby tu mieć jakieś te żeton, by się przydał na nowy sprzęt albo coś. Nie ma. Kurde, tyle terenu fajnego, można byłoby tu różne rzeczy pochować, a tu nie ma. Albo ja taki ślepy już. Poskaczemy, zrobimy trochę parkoura. Tu nie ma też. Tutaj też nie ma. Tam na górę chyba nie będę wchodził. Nie da się. To takie stare już, nie wiadomo czy to się będzie nadawać do wchodzenia na górę. No serio, tutaj nic nie ma. Taki piękny teren do chowania i nic. Bo byłem przekonany, że coś tu znajdę. Szybko na auto wskoczę, żeby z góry coś popatrzeć się. Między workami. Nic tu nie ma. W szoku jestem. Ani puszek, ani żetonów, ani tych szpaków. Dzień dobry. Dzień dobry. No powiem wam, okej, kontrola przecież wypadła. Dobrze, mogę... Dzień dobry. Dzień dobry, mogę już jechać. Dziękuję, odmoldowuję się. Macie spokój. Kurde, nic nie było. Ale lipa. No szkoda. Fajna akcja w ogóle. Można wykorzystać... Pod przykrywką mogę działać. Strażaka. Strażak Szam. Strażak Szam. Dobra, to zwiniemy tą zabawkę, którą tutaj dojrzałem chociaż. Coś, chociaż jedną dzisiaj znalazłem. Wczoraj nic. Wczoraj nic nie było. O, lipa. Lipa, lipa. Ale chłopaki się ucieszą, bo to zabawka do sklepu. Także jest gicior. Ok. Fajnie. Dobra. No to wracamy na ten i robimy dalej z trawą. Tym razem sobie pojadę tędy. Wracamy do pracy z trawą. No, trzeba tą łąkę dzisiaj ogarnąć. No bo trochę będzie trochę pracy przy niej. Nie wiem na takie trawy powychować, znaczy no uda się sprasować. Ile tego w ogóle tych kostek wyjdzie.
Sam jestem ciekaw. Też przydałoby się wybrać, które pojeździć, posprawdzać te pastwiska, w jakiej cenie są, co tam w ogóle można trzymać, jakie zwierzęta. A z tego, co słyszałem, to tutaj na Podlasiu to tylko krowy. A ja bym wolał owce z tego względu, że mam dostęp do trawy, no i to by mi ułatwiło. Dobra, to ogarnięte. Ja może postawię tą jednak szafę tutaj. Nie wiem, może kupię, bo teraz bym się przebrał już. A tak znowu jechać w stroju ciepło. W sumie jeszcze jest, a to takie niekomfortowe. Dobrze, że chociaż tym motorkiem jadę, to się taki wiatarek na twarzy pojawi, chociaż nie za bardzo mam shielda. Dobra. O, a drugim pretekstem, żeby szukać po domach, to będę kalendarz sprzedał. Co się stało? Znowu! No kurde, przecież jechałem już. Co to za dzień? Tak szybko się padło. Jedno za drugim, no. Zrobię to dzisiaj jakiś, kurde, te kostki, czy nie? Więc będę musiał zadzwonić do mojego zmiennika, żeby wziął robotę następną, bo to jeszcze zrobię, ale później już nie robię więcej. Dwa wyjazdy na dzień to jest już dużo. Ej, kozacie. Trzeba włączyć syrenę. Pali, kurde, przy sklepie. O, matko. Dobra, jeszcze jeden sygnał. Mam nadzieję, że tam bardzo się nie spali, jak będę czekał teraz, żeby to wyłączyć. No. Szybciej, bo muszę jechać. Już. Dobra, dzięki. Nie ma co, jedziemy. Ale się fajda. Jeszcze tak na środku. Dobra, lejemy. Ludzie, co wy to robicie? Trzeba będzie tu inspekcję przeprowadzić też od razu. Tam śmieję te palety, ale powiem te palety. Powiem wam, te palety szybciej się gasi. O tyle dobrze. Dobra. O, dobrze zapłacili. Szybko przyjechałem pewnie. Cieszę się. Dobra. Teraz jeszcze musiałem przeprowadzić inspekcję. Muszę posprawdzać wszystko, każdy kątek, żeby nie było. Okej.
co to mamy? Tutaj wszystko w porządku. Ok. Tu też. Tu też. O, tu przynajmniej mają ładnie śmieci posegregowane. Z kulturą. O, tam na skupie kartony porozwalone i tutaj takie. Fleje, normalnie fleje tam pracują. Więc no tutaj widzę, wszystko jest ok. Żadnych zabawek nie ma. Kurde. Nic tu nie ma? Ej. Dobrze. Już drugie duże miejsce, gdzie można było pochować rzeczy i nic nie widać. Coś chyba musi być nie tak z moimi oczami. Bo to jest niemożliwe. Zaraz spróbuj. Na dachu też nic nie widziałem. No nic nie widać. O, jest! Szpak! Teraz muszę tam wejść. I puszka jest. Dobra, to się opłacało. Mam nadzieję, że mnie nie widział. Tu jeszcze zerknę. Ej, kamera była. Trzeba będzie to usunąć. Trzeba będzie wyjść do środka i to. Dobra. Można jechać, załatwione. Do widzenia. Czysto. Można się zbierać. No, co to mi się podobało? Takie było ok. Dobra, zlecenie. Grand Segal. Dobra. Jadę na remizę i wyłączam pagera. Pagera. I nie ma żadnych wiadomości. Dobra. Zmiennik teraz przejmuje zmianę. W sumie już jest po południu. Ja miałem poranną, biorę, że po południu, bo ja muszę teraz w domu porobić. Trochę roboty jest. Wywieźć tą kostkę od razu, jakieś tutki zarobić. Dobra. Kolejna robota załatwiona. Cieszę się. Już się udało uratować ludzi. Że się pożar nie rozprzestrzenił. Dobra, jeszcze tylko dla pewności wyłączę, żeby nie było. No, no to myślę, że już teraz spokojnie można się zająć pracą. Pogoda dopisuje, to sam raz, żeby tu zebrać tą trawę. O! Jest krowa. Kurde, ale dojrzałem. Kolejna. Jeszcze trochę i będzie. Kolekcja zebrana. No, nareszcie spokój na wiosce. Nawet psy nie szczekają. A nie, dobra. Tu. Wzwrót. Zwracam słowo. Dobra. Sprzęciarz czeka, więc chytamy się roboty. Tylko się przebrać. We'll be right back.
No i 1100, ładna cena, powiem wam, nawet jak na taką trawę, to dobrze nawet poszło. W sumie 2000 zarobiłem już, a jeszcze mam do zrobienia tam trochę tych beli, więc czemu nie? No cóż, powiem wam tak, już mamy drugą połowę września, przydałoby się coś pokombinować. Na pewno będą światła potrzebne w tym traktorze, ponieważ będzie coraz ciemniej wcześniej. Będzie się ściemniać, więc może być, że będę musiał się przemieszać ze światłami, także muszę się opytać chłopców o światła do tego, do traktora. No i się zastanawiam, czy by nie rozejrzeć się za drugim traktorem jeszcze, bo myślę, że fajnie by było wziąć kogoś jeszcze zatrudnić i na przykład, żeby wykonywać jakieś kontrakty. A teraz powinno troszeczkę być tych kontraktów, bo widać jeszcze są uprawy na polach, a później trzeba będzie to przeprowadzać kultywatorowanie, także tego trochę będzie. Więc ja chyba się udam z tym traktorkiem i zobaczę, czy coś jeszcze jest do kupienia. Może chłopcy wyda mieć jakąś ciekawą propozycję, jeśli chodzi o sprzęt, o traktor. No fajnie by było, żeby było drugi traktor. Można było szybciej te pieniążki jakoś zarobić. Ktoś by jeszcze sobie też przyrobił w obsłudze sprzętu. No czemu nie? Trzeba w tym kierunku iść. Dobra, ja sobie może... Albo pojadę z przyczepą. Myślałem, że tu przyczepę zostawię, ale nie, pojadę z przyczepą. Nie będę komuś zostawiał przyczepę pod posesją. No i tak mamy w pół do szóstej. Ten czas leci dzisiaj nieubłaganie, powiem wam szczerze. Przyleciał ten dzień jak strzała. Dwa wezwania ze straży. Później jeszcze tą robotą się zająłem. No i tak dzionek przeminął. Dobrze, że te niektóre, ten projekt ich znajdzie, jak się też udało znaleźć. Mam nadzieję, że chłopcy będą zadowoleni. Tam już tego trochę jest. Dobra, tutaj zaparkuję, no i tak już pewnie zamykać będą. Jest tam ktoś jeszcze? Jeszcze jest, dobra. Się pojawiają tu te krówki, te, to co znajdę? Nic nie widać, dobra. Najpierw... A nie, to ja bym musiał tam podjechać na warsztat. Dobra. To z warsztatu skorzystam najpierw. Może uda się jakieś świata zamontować, ile to będzie kosztować. I kabina też by się przydała, powiem wam szczerze. Dobra, zobaczymy, co się da tu zdziałać. Gdzie to był ten warsztat? Gdzie to było? Tu jest, dobra. Stan na kieru, stan na... też przydałoby się to naprawić. Ile kosztuje naprawa? 239. Dobra. Naprawiamy też. Niech już będzie serwis zrobiony. I teraz tak. Dostosuj.
I tutaj chyba nic więcej nie zmienia. Dobra. Ustawienia kół to nie. Przedni, tylnie, okienko, światełko boczne, klapacze, osłony, akumulatorów, zaczepy, kabina, maska przednia. A, można światła bez maski zamontować. A, to dobrze, to takie coś zamontujemy za 300, bo jeśli maska i światła... A, nie, to też można. No to dobra, to montujemy, niech będzie osłona, będzie deszczowa pora, to... A, dodatkowe światła są. No nie, to aż tak... Chociaż 360 to jest to samo co. Nie, no tutaj jest tylko 300, o 60 więcej. Dobra, niech będzie. Tak. A, kabina jeszcze miałem sprawdzić, ile kosztuje. Jeszcze kabina. Gdzie to było? Gdzieś wyżej było. Klapacze, osłony, zaczepy, kabina. Pierwsza kabina 200. Kurczę, to już dużo kosztuje. 250, 5,5, 5,5, 4,5. 200 najtańsza kabina. To jeszcze nie. Jeszcze się z tym wstrzymam. Dobra. Na razie jest jak jest. Ważne, że są światła. Pięknie świecą. Będzie jasno w końcu. Kurczę, nie wiem, czy tam z tyłu jeszcze nie można świateł zamontować, ale chyba nie. Chociaż można by było. Widzę, że są jakieś te mocowania na te przyczepy. Raczej przyczepy na światła. Zaraz sprawdzimy. Tylne okienko. Światła robocze. 800. No są. No dobra, niech będzie. Kabiny nie kupuję, to chociaż światło nakupiłem, niech będzie trochę jasności. Dobra, z traktorem to jutro, bo już jest 18. Cima się robi. Światła sobie włączymy. A jak? Zaraz. Jest jeszcze? Jest jeszcze. To jeszcze się zapytamy o traktory w takim razie. Może coś w promocji będzie? O, VR-ka jest za 9000. I znowu ten sam traktor. Za 6 tym razem. Nie, już takiego nie kupuję. Nie, 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 nie. Mnie by interesował inny, coś mocniejszego potrzebuję. Jakby było. Za jakoś. Tutaj co jest? 58 tysięcy. To nie mam. Tutaj mam 28 tysięcy. O! Ale bym się wyprztrykał z pieniędzy. 28 tysięcy? 143 konie. Wow! Fajny Dodge Far. Nie, to za duże. Nie, nie, nie dam rady. No, nie no, byłoby super. Tutaj jest 70 koni za 5 tysięcy. Też ciekawie wygląda. Dobra, jeszcze popatrzymy się. O! 10 tysięcy. 81 koni. No i to było dobre. No, dobra. Jutro wpadniemy, zobaczymy, co będzie w promocji. Może akurat, fajnie by było. Na razie na dzisiaj nie potrzebuję tego sprzętu pilnie, więc nie będę szalał. Dobra, tu widać, jest naprawiony traktorek, mamy światła. Będzie działać, dobra. Dobra. Jeśli chodzi o dzień dzisiejszy, to myślę, że chyba będzie wszystko. Zjeżdżam na chatę, parkuję i idę spać. Także z Wami się już żegnam. Mam nadzieję, że było dość emocji dzisiaj. A jutro kolejne wyzwania, kolejne przygody. Zobaczymy, co uda się jutro zrobić. Czy ta łąka w końcu zostanie wyczyszczona z tej trawy. Nie będzie już wyzwań do... do tych emergency znam. Dzięki, że jesteście, dzięki, że oglądacie. Pozdrawiam Was gorąco. No i widzimy się dnia jutrzejszego. Pozdrawiam, na razie, cześć.